Mój kochani, dzisiaj będziemy mówić na temat Eucharystii. Jest to centrum życia chrześcijańskiego. Jest to największy skarb, jaki posiadamy. Eucharystia. Zmartwychwstały Jezus. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Zmartwychwstały Pan jest z nami cały czas. Moi kochani, jest to jedna z najtrudniejszych prawd, która po prostu no, dla naszej logiki myślenia, takiej ludzkiej, no, jest bardzo trudna do przyjęcia. Bardzo trudna do przyjęcia. Moi kochani, ale Pan Jezus daje nam znaki. Znaki wskazujące, wzywające do nawrócenia, do uświadomienia nam, że On jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. On jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Takim znakiem, bardzo czytelnym znakiem jest odbicie Jego zmartwychwstającej twarzy na chuście w Manopello. O tej chuście i o tym wizerunku twarzy zmartwychwstającego Pana Jezusa tak mówił święty ojciec Pio. Największy cud, jaki posiadamy w momencie zmartwychwstania, Jezus zostawił odbicie nie tylko swojego całego martwego ciała, ale odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy w momencie przechodzenia ze śmierci do życia. I dopiero w ostatnich latach, to jest na przełomie lat 90., początek obecnego wieku, naukowcy w większości niemieccy stwierdzili rzecz niesamowitą. Moi kochani, okazuje się, że na welonie o wymiarach 17-24 cm oprawiony w srebrny relikwiarz właśnie w tym kościele w Manopello, to jest niedaleko San Giovanni, to jak się idzie do San Giovanni Rotondo, niedaleko Lanciano, znajduje się właśnie ten obraz zmartwychwstającej twarzy Jezusa. Twarz jeszcze jest zdeformowana, jeszcze nie ma w pełni przeobrażenia, jeszcze są ślady ran. Ale już twarz żyjąca. I ten obraz twarzy Chrystusa został utrwalony w sposób tajemniczy dla nauki. Niewytłumaczalny. Na starożytnej chuście utkanej z bisioru, z morskiego jedwabia. Tak wyglądało ciało Pana Jezusa złożone do grobu, prawda? Najpierw długie płótno, całun grobowy i później to płótno jeszcze było owiązane takimi opaskami otonia i na głowie były położone dwie chusty. Chusta potowa, którą przyłożono do twarzy Pana Jezusa, kiedy Jezusa zdejmowano z krzyża i na tej chuście jest dosyć dużo krwi, która się wydobywała z nosa i z ust. I właśnie ta chusta z bisioru, o której za chwilę będziemy mówić. A więc Pan Jezus zostawił nam dwa wstrząsające obrazy swojego boskiego oblicza. Jeden na całunie turyńskim, a drugi na tej chuście z Manopello. I obraz ten na pewno nie został namalowany ludzką ręką. To są konkluzje wieloletnich badań naukowców. Podobnie właśnie jak ten obraz, o którym żeśmy mówili wczoraj, z pierwszym rokiem, właśnie obraz Matki Bożej z Guadalupe i odbicie całego ciała Jezusa na całunie turyńskim. Obraz ten fascynuje pięknem i promieniuje życie. Jakkolwiek widzimy jeszcze tutaj właśnie ślady ran. Twarz jeszcze nie jest w pełni przeobrażona. Jeszcze właśnie no, są ślady po męce. Co jest, to jest, zobaczcie, tutaj widać fragment tego płótna z bisioru i tutaj jest oko, odbicie oka. Nie ma tam najmniejszych śladów farby. Jest obraz, a nie ma farby. To rzecz niesamowita. Jak to jest możliwe? Jak jest możliwy obraz, jeżeli nie ma właśnie
najmniejszych nawet śladów farby, najmniejszych śladów farby, prawda? Co więcej, płótno jest przeźroczyste. To jest zdjęcie zrobione w momencie, kiedy otwierano drzwi do kościoła, bo ta chusta z Manopello jest w ołtarzu, głównym ołtarzu. Jak się otwiera drzwi kościoła, to wtedy, jeśli światło pada na wprost, patrząc, obraz znika, prawda? Obraz znika. Jak się podłoży, właśnie tam ręka jest podłożona, to wtedy się pokazuje obraz. Te rzeczy no, też widoczny jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, prawda? I przybiera różne kolory w zależności od kąta patrzenia, od światła. Płótno jest tak delikatne, że po złożeniu można je zmieścić w skorupce od orzecha. Bisior to jest morski jedwab, który był najdroższą tkaniną w starożytności. Ten bisior pochodzi z nici, które produkują małże morskie, pinna nobilis. To właśnie, to są te małże morskie. I w tej chwili jest jedno miejsce na kuli ziemskiej, wyspa San Antiochio, niedaleko Sardenii, gdzie wydobywają się jeszcze, wydobywane są te małże morskie i około 2 gramów tego płótna, tego włókna taka jedna małża dostarcza. Bisior jest przezroczysty, delikatny, ogniotrwały jak azbest. Na bisiorze nie można nic namalować. Po prostu jest niemożliwe. Nie przyjmie żadnych kolorów, farb, prawda? Jest ogniotrwały jak azbest. Konkluzja. Badania naukowe potwierdzają, że obraz boskiego oblicza z Manopello nie mógł być namalowany przez człowieka. Jest więc, jak mówi tradycja, aheiropoietos, nieuczyniony ludzką ręką. I jeszcze taka ciekawostka, mianowicie w 10 tomie prywatnych objawień włoskiej mistyczki Marii Valtorti z 22 lutego 1942 roku zostały zapisane następujące słowa, które powiedział jej Jezus. Wtedy praktycznie ja się po raz pierwszy dowiedziałem o tej chuście z Manopello dopiero po pogrzebie świętego Jana Pawła II w 2005 roku. Bo byliśmy w San Giovanni Rotondo, później żeśmy byli w Lanciano, tam gdzie jest ten cud eucharystyczny. I tam w Lanciano jest zakonniku mój: proszę księdza, koniecznie jedźcie do Manopello. To jest tak ważne miejsce jak Lanciano. Ja mówię, gdzie to jest? Mówi, po drodze, niedaleko, jakieś 30 km stąd. Jadąc do Rzymu, skręcicie tylko w lewą stronę i tam. I wtedy po raz pierwszy właśnie tam żeśmy w 2005 roku pojechali. I Pan Jezus mówił Valtorcie takie słowa. To jest rzecz no, naprawdę niesamowita. Chusta Weroniki, bo tak popularnie się określa właśnie tą chustę z Manopello, jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy, racjonaliści o ziemi, chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, porównajcie odbicie twarzy na chuście z odbiciem na całunie. To pierwsze jest twarzą żyjącego, to drugie zmarłego. Jednak długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. Nałóżcie na siebie te dwa odbicia. Zobaczycie, że sobie odpowiadają. To ja jestem. Pragnę przypomnieć wam, kim byłem i kim się stałem z miłości do was. Abyście się nie zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia do Boga. Tak mówił Pan Jezus w 1942 roku. Macie dopiero na początku obecnego wieku naukowcy przeprowadzili eksperyment. Nałożyli właśnie odbicie twarzy z Manopello na odbicie twarzy z całunu turyńskiego. I co się okazuje? Zaskakujące odkrycie. Okazuje się, że te dwa oblicza z całuny Manopello w 100% odpowiadają sobie. Zarówno w strukturze, jak i wymiarach. Zgodność jest tak wyjątkowa, tak niesamowita, że trzeba tu mówić o dowodzie matematycznym.
To jest ta sama osoba. Tutaj nie ma dyskusji, moi kochani. Prawda? To jest fakt. A z faktem, jeżeli ktoś faktów nie przyjmuje, to albo coś jest nie tak z nim samym, albo jest w złej woli, albo po prostu nie funkcjonuje dobrze. Nie. O, zobaczcie, w przybliżeniu, tak? Zobaczcie, jest, jeszcze tutaj na nosie jest, ta sama rana jest. Na twarzy, na całunie martwej twarzy Jezusa i na twarzy żyjącej właśnie na chuście z manopelą. Tutaj są jeszcze, tu jest jeszcze rana. Jeszcze twarz jest, jeszcze nie jest, jeszcze jest zdeformowana, jeszcze nie jest, można powiedzieć, w całym swojej krasie, piękności. Jeszcze to jest w tym procesie przechodzenia ze śmierci do życia. Ten moment został uchwycony, prawda? Zostawił nam Jezus odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy. W 100% sobie odpowiadają. To boskie oblicze z Manopello jest relikwią zmartwychwstającego Pana. Jej największym zadaniem jest wskazywanie na Jego rzeczywistą obecność, bo Pan Jezus zmartwychwstał i jest z nami. Zmartwychwstały Jezus jest z nami. Prawda wiary jest taka, że już w momencie wcielenia Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się, jak czytamy w Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes, z każdym z nas, prawda? Z każdym z nas się zjednoczył. No. I w momencie zmartwychwstania, co się stało z Jego uwielbionym, z Jego człowieczeństwem? W Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Jezus w swoim uwielbionym człowieczeństwie staje się wszechobecny. Jest wszechobecny, jest możliwa Eucharystia. Prawda? Zobaczcie, święty Tomasz z Akwinu pisze tak. Eucharystyczna hostia jest chlebem całunowym, którym ukrywa się Bóg. Właśnie tutaj na tym zdjęciu widzimy kardynała Meissnera, który właśnie tam pielgrzymował, później pojechał w 2006 roku, tak? Powiedz właśnie, to, bo to ja tutaj ta informacja. Tak. Te identyczność podobieństw, kryminalistyka bada 11 punktów na twarzy i jeżeli są te punkty, tam te odległości są takie same, to jest ta sama twarz, nie ma wątpliwości. Zbadano 55 punktów, jest ta sama twarz, tu nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast kardynałem Meissnerem było tak, że papież Jan Paweł II, króciutko przed śmiercią powiedział Meissnerowi, jedź koniecznie do Manopello. I Meissner pojechał między, kardynał Meissner, między śmiercią a pogrzebem. I podobno wszystkich kardynałów zaczepiał i mówił, musicie jechać do Manopello. Dokąd pojechał Benedykt XVI w pierwszą podróż za Rzym? Do Manopello. My tam byliśmy 2 dni wcześniej. Tak. Więc w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI tam pielgrzymował i modlił się właśnie przed... Eucharystyczna hostia jest chlebem całunowym, którym ukrywa się Bóg. Moi kochani, Pan Jezus mówił na temat swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, na temat Eucharystii mówił i ta mowa Jego jest zapisana w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Prawda? Jest długa mowa eucharystyczna. Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, będzie miał życie wieczne. Prawda? Nie umrze. Prawda? Znaczy nie umrze, będzie miał życie wieczne. Kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, niestety nie będzie miał życia w sobie. Prawda? Moje ciało, moja krew jest prawdziwym pokarmem, prawdziwym napojem. Kiedy Żydzi słyszeli to, co mówił Jezus na temat Eucharystii, gdy apostołowie to słyszeli, no byli zgorszeni, to byli Żydzi. Wyobraźcie sobie Żydom taka mowa, że będzie Jezus dawał im swoje ciało. Swoją krew jako pokarm, jako napój. Byli zgorszeni. Wielu odeszło. Myśleli, że Jezus no, coś mówi nie tak. To jest niezgodne z ludzką logiką. Jak? On będzie nam dawał swoje ciało jako pokarm, krew jako napój. I wtedy Pan Jezus wypowiada słowa, które tłumaczą sens, istotę Eucharystii. Pan Jezus mówi tak. To was gorszy, gorszycie się, a gdy wywyższycie Syna Człowieczego,
jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Zobaczcie, Jezus, Bóg się stał prawdziwym człowiekiem, śmiertelnym człowiekiem. Prawda? I w momencie zmartwychwstania w tym człowieczeństwie, jak pisze święty Paweł, zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. To człowieczeństwo Jezusa było stworzone, prawda? On, osoba boska, słowa, prawda, ma relacje nieskończone, obejmujące całą rzeczywistość, cały wszechświat, prawda? A więc w momencie zmartwychwstania w tym człowieczeństwie zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. A więc Bóg, człowiek w swoim uwielbionym człowieczeństwie staje się wszechobecny. To jest dla nas niezrozumiałe, bo tego nie możemy zrozumieć. To trzeba przyjąć. To jest prawda objawiona. Dlatego jest możliwa Eucharystia. Jezus rzeczywiście staje się zmartwychwstały Pan. Jest z nami. Pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, żeby dzielić się z nami swoim uwielbionym życiem, żeby dawać nam owoce swojego definitywnego zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Dzieli się swoim boskim życiem. Daje nam życie wieczne. Za darmo, moi kochani. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice na temat Eucharystii mówi, że Eucharystia jest lekarstwem na nieśmiertelność. Antidotum na śmierć. Za darmo mamy lekarstwo na nieśmiertelność. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, prawda? Antidotum na śmierć. To nam Bóg daje. Słuchajcie, to jest dlatego ci, co rozumieją, co naprawdę wierzący, są codziennie na mszy świętej. Nie tylko raz w tygodniu, prawda? Jeżeli mogą, to codziennie idą na mszę świętą. To jest największy skarb, największy dar, jaki człowiek może przyjąć. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice na temat Eucharystii pisze tak, że w Eucharystii Chrystus uczynił dar samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie. Osoba boska. To, co konstytuuje osobę jako osobę, to są relacje osobowe. W Bogu Bóg Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca w Duchu Świętym, ale to są relacje nieskończone, prawda? To, co konstytuuje moją osobę, twoją osobę, to jest relacja Bóg, ja i relacje między nami osobowe z innymi ludźmi, prawda? I to są, wiadomo, to jesteśmy ludźmi. Natomiast tutaj te relacje są nieskończone i dlatego Jezus daje nam siebie właśnie z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie i cały dar Jego dzieła zbawienia. Eucharystia jest źródłem, zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W niej bowiem zawiera się całe duchowe dobro Kościoła. Pod koniec tej mowy eucharystycznej Pan Jezus mówi tak do apostołów, prawda? Do tych, co zostali, bo część się uczniów zgorszyła, życi i odeszli. Zostali, bo jakaś grono 12 apostołów zostało. Ale Pan Jezus mówi tak, pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział, którzy to są i wiedział, kto miał go zdradzić. Prawda? Zobaczcie, kiedy się zaczęła zdrada Judasza? Przestał wierzyć w to, co mówił Jezus na temat Eucharystii. Nie uwierzył w Eucharystię, że Jezus jest rzeczywiście obecny, że On stanie się dla nas pokarmem, prawdziwym pokarmem, napojem. Prawda? Że będzie dawał nam siebie, swoje... Bo dlaczego Bóg? Bóg chce nas przebóstwić. Żeśmy tutaj słyszeli piękne właśnie tu stwierdzenie, że człowiek ma nieskończone właśnie pragnienia, życia, miłości. To jest Bóg w nas wlał te pragnienia, włożył, wszczepił w naszą osobę.
I te pragnienia mogą być zaspokojone tylko przez miłość i życie, które jest nieskończone przez Boga samego. Niespokojne w serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Moi kochani, tak samo jest w życiu każdego z nas. Jeżeli przestaniemy wierzyć w Jego rzeczywistą, realną obecność w Eucharystii, zaczyna się proces zdrady Jezusa, tak jak to miało miejsce w życiu Judasza. Zobaczcie dalej fragment encykliki właśnie o Eucharystii świętego Jana Pawła II. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne. Rzeczywiście obecne się staje. To wydarzenie zbawcze, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa staje się rzeczywiście obecne. Bo w Bogu nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Jest ciągle teraz, teraz. I dopóki toczą się dzieje zbawienia, dopóki jest czas, historia poszczególnych pokoleń, to wydarzenie zbawcze jest cały czas obecne dla mnie, dla nas i dla naszego zbawienia. Ciągle, bo ten dramat się rozgrywa w życiu każdego z nas. Prawda? I tutaj pisze Ojciec Święty, ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, decydujące znaczenie, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Uczestniczyć w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Każda msza święta jest uobecnieniem tych zbawczych rzeczywistości, tych najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego zbawienia. Tak w wielkim skrócie na temat właśnie prawdy o Eucharystii, ponieważ są takie okresy, moi kochani, w historii ludzkości, kiedy ludzie przestają wierzyć w Jego realną obecność, kiedy gardzą Eucharystią, kiedy przestają chodzić na mszę świętą, prawda? To wtedy Pan Jezus daje nam znaki wzywające do nawrócenia. Tutaj wybrałem 3 cuda eucharystyczne, taki ostatni cud eucharystyczny, który został zatwierdzony przez Watykan, miał miejsce w Buenos Aires w 1996 roku, 18 sierpnia. Ten kapłan, który tu widzimy na zdjęciu, Alejandro Pezet, odprawiał mszę świętą w katolickim kościele, który znajduje się w handlowej dzielnicy Buenos Aires. I pod koniec mszy świętej, kiedy rozdał już komunię świętą, jedna z kobiet mówi: proszę księdza, tam z tyłu kościoła na świeczniku znajduje się sprofanowana hostia. I on podszedł, zobaczył rzeczywiście, jak jakaś sekta satanistyczna, czy jakiś, no wiadomo kto, prawda, sprofanował tak tą hostię, że nie można było tej hostii spożyć. Więc wziął, włożył do naczynka z wodą i schował do tabernakulum. Prawda? I kiedy w poniedziałek 26 sierpnia ksiądz Alejandro otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że hostia zamieniła się w taką krwistą substancję, no po prostu fragment ciała krwawiący. Więc zgłosił kardynałowi Bergoglio, obecnemu Ojcu Świętemu Franciszkowi, wtedy był tam właśnie ordynariuszem Buenos Aires, kardynałem. I kardynał Bergoglio mówi: nie róbmy sensacji, poczekajmy. No i czekali. 3 lata, słuchajcie, 3 lata czekali. Ponieważ ten znak, ten cud trwał cały czas. Wobec tego kardynał Bergoglio zdecydował, żeby naukowcy pobrali próbki. I tutaj widzimy właśnie to zdjęcia pobrania próbek przez naukowców argentyńskich. Te próbki zostały pobrane 5 października 1990 roku. I ten doktor Castagnon właśnie, który pobierał próbkę, później zostały te próbki przesłane do naukowców w Nowym Jorku i nie powiedzieli naukowcom w Nowym Jorku, skąd zostały pobrane te próbki, żeby im niczego nie sugerować.
No i co się okazuje? Tam grupa naukowców właśnie pod przewodnictwem tego znanego patomorfologa, kardiologa norweskiego, właśnie profesora Zugibe Fryderyka, właśnie on pokazuje, zobaczcie, to jest serce człowieka i pokazuje, z którego miejsca, mówi, z tego miejsca została pobrana próbka. On, wybitny specjalista, on tylko po prostu tak, stąd została pobrana próbka, prawda? I co dalej stwierdza? Że jest to badana substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, której obecnie jest ludzkie DNA. I dalej pisze tak w tym swoim oświadczeniu. Badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego, znajdującego się w ścianie lewej komory serca z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym. Znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania próbki. To serce żyło w chwili pobierania próbki. Dalej. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem. Potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało, jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Pamiętamy te sceny biczowania, kiedy mówiliśmy, analizowaliśmy rany po biczowaniu obecne na całunie turyńskim. Te bicze rzymskie flagrum raniły nie tylko plecy, ale brzuch, szczyty klatki piersiowej, uderzając wyrywały cząsteczki ciała. Zobaczcie, znak, co się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Uobecnia się cała tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stajemy się uczestnikami tych zbawczych wydarzeń. Mistycy, moi kochani, otrzymali specjalny dar właśnie. Można powiedzieć takiego nawet duchowego, ale też no, zmysłowego doświadczenia obecności całego dramatu naszego zbawienia. Bóg, który się staje człowiekiem prawdziwym i bierze z historii każdego z nas cały dramat ludzkiego życia, wszystkie cierpienia, wszystkie grzechy bierze na siebie. Wszystko, doświadczenie śmierci. Bóg bierze wszystko na siebie, moi drodzy. I zwycięża, przezwycięża szatana, grzech, śmierć. Zwycięża, dokonuje się zwycięstwo w momencie zmartwychwstania w sposób definitywny i daje nam udział w tym zwycięstwie. Moi drodzy, drugi cud, o którym chcę wspomnieć, miał miejsce właśnie w Polsce 12 października 2008 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego Padeckiego w Sokółce. Ksiądz Jacek Ingielewicz pomagał starszemu księdzu, który był głównym celebransem, rozdawać komunię świętą. Kiedy rozdawał komunię świętą, no, przez nieuwagę właśnie Pan Jezus, hostia spadła mu na posadzkę, nie zauważył tego. Kobieta mówi, proszę księdza, Pan Jezus leży na posadzce. Jezus wziął tą hostię, włożył do waskulum, który jest przy tabernakulum, prawda? I ta siostra Julia, którą widzicie tu na zdjęciu, jest sama wspaniała siostra. Więc ona, moi kochani, siostra Julia, zobaczyła, że w tym waskulum jest Pan Jezus, wzięła to waskulum, to naczynko z wodą, włożyła do sejfu w zakrystii. I zobaczcie, 19 października, około godziny 8 rano, kiedy otworzyła właśnie w zakrystii sejf, ja poczułam zapach chleba, świeżego chleba. I patrząc na to hostię, która była w tym naczyniku, zauważyła, że duża część tej hostii zamieniła się w
krwawiący fragment ciała. O, zobaczcie, tak wygląda ta hostia, która pozostała właśnie w postaci chleba, a część właśnie ciała. Moi drodzy, proboszcz zgłosił to arcybiskupowi w Białymstoku. Ksiądz arcybiskup nakazał badania. O, tak wygląda właśnie w Sokółce ten korporał, bo ta hostia została wyjęta z wody i włożona tym korporale, który właśnie jest tak wystawiony w Sokółce. I 5 stycznia 2009 roku ksiądz arcybiskup zwrócił się z prośbą do dwóch profesorów, wybitnych specjalistów, patomorfologów, pani Marii Sobanie-Złotowskiej i profesora Stanisława Sułkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, żeby przeprowadzili badania, taką naukową ekspertyzę. Właśnie to są ci naukowcy. My żeśmy tam 2 lata temu pojechali, już cały ten szum medialny ucichł, prawda? Chcieliśmy zrobić materiał na temat właśnie tego cudu eucharystycznego. To są wybitni specjaliści, naukowcy, znani również za granicą. Tą diagnostyką histopatologiczną zajmują się od przeszło 30 lat. No i w tej dziedzinie są naprawdę ekspertami. Mają bogaty dorobek naukowy. I pani profesor nas przyjęła, moi kochani, i pokazała nam te ekspertyzy. Oni badali niezależnie od siebie. Wszelkie rygory naukowe były zachowane. Wyniki dwóch odrębnych, niezależnych od siebie ekspertyz są całkowicie ze sobą zgodne. Tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment hostii przy Najświętszej, jest z całą pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca. Co więcej, to serce żyje, moi drodzy. To serce żyje. Bardzo cierpi. Bo to oni mogą stwierdzić. To są w oparciu właśnie o tą próbkę pobraną, właśnie oni mogą to wszystko powiedzieć, prawda? Jest w stanie agonalnym, jakby przed zawałowym, jak Jezus umarł. 3 godziny musiał się podnosić na tych przybitych rękach i nogach, prawda? I serce jego pękło. Dokonał się zawał serca, prawda? Zobaczcie, jaki znak, co się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Taki przekaz jest, prawda? Pani profesor pisze tak. Takie zmiany powstają jedynie we włóknach niemartwiczych, odzwierciedlają szybkie skurcze mięśnia sercowego w okresie przedśmiertelnym, agonalnym. To niezwykłe tajemnicze zjawisko przenikania się materii białej, hostii z włóknami mięśnia ludzkiego serca było obserwowane, badane i sfotografowane zarówno w mikroskopach świetlnych, jak i w mikroskopie elektronowym, transmisyjnym. Świadczy to o tym, że nie mogło tu być żadnej ingerencji człowieka. Z wykluczone, moi drodzy. To, co próbowali wtłaczać nam właśnie mainstreamowe media, począwszy od Gazety Wyborcze, poprzez tam fakty i tak dalej, te RFM-y i tak dalej. Słuchajcie, to jest po prostu bełkot mediów. To są kłamcy. To są wysłannicy sił zła. Profesor mówi, od tego czasu, proszę księdza, jestem codziennie na Eucharystii. Tak samo profesor. Codziennie naklęcząco przyjmuję. To jest znak dla naukowców, to jest znak niesamowity. Pan Mirosław Rudzki, który jest doktorem habilitowanym, wieloletnim wykładowcą właśnie na Politechnice, który zrezygnował z tej pracy i teraz jest w redakcji moim zastępcą. On patrzył, bo pokazał nam zdjęcia zrobione pod mikroskopem. Dla mnie te zdjęcia nic nie mówią, bo ja się na tym nie znam, prawda? Natomiast on patrzył na to, w szoku był. Niesamowite, mówi. Dla nas, naukowców, to jest znak, to niezaprzeczalny, że to jest cud ewidentny. Tutaj nie ma dyskusji, moi drodzy. Wiemy, co się w Polsce dzieje. Jaki jest atak medialny na Kościół, na kapłanów. I na Eucharystię.
Jak pamiętacie dobrze, jak w 2008 roku, co się działo, jaki był szum, jakie były wyśmiewanie, nawet podali do sądu, prawda, tam ci palikotowcy, czy tam jacyś ateiści, że księża zamordowali człowieka, prawda, wyjęli fragment tamtego, więc podali, że było dokonane morderstwo. Morderstwo. No, rzeczywiście, prawda, morderstwo się dokonało 2000 lat temu, prawda. Jezus rzeczywiście został zamordowany. Bóg daje nam te znaki, żeby nam uświadomić, że ten dramat naszego zbawienia staje się rzeczywiście obecny. W Bogu nie ma czasu. W Bogu jest ciągle teraz. Dramat zbawienia się rozgrywa. Jezus, On przeszedł pierwszy tą drogę, mękę i śmierć i zmartwychwstał. A każdego z nas chce przeprowadzić przez całą naszą drogę krzyżową, przez całe nasze ziemskie życie i przez śmierć do zmartwychwstania. Chce nas przebóstwić, jeżeli mu na to pozwolimy. Kochani, dlatego to jest skarb niesamowity. Niesamowity skarb. Jezus, zmartwychwstały Pan, obecny w Eucharystii. I tutaj jeszcze fragment właśnie z tej ekspertyzy profesorów. Profesor Sulkowski podkreśla, że materia, z której składa się komunikant po włożeniu do wody, szybko ulega rozpuszczeniu. Natomiast przy najświętsza hostia z sokułki nie uległa rozpadowi z przyczyn, które nauki pozostają całkowicie niezrozumiałe. To już fakt jest niewytłumaczony. Powinna się rozpuścić, bo zwykle się rozpuszcza to wszystko, prawda? Tutaj się nie rozpuściła. Środkowa część hostii zamieniła się w tkankę mięśnia sercowego, tworząc nierozerwalną strukturę z pozostałą częścią białej hostii. Właśnie. Moi kochani, cuda eucharystyczne, wszystkie, i szczególnie ten w Sokółce, i wszystkie, które miały miejsce w historii Kościoła, są znakiem szczególnego objawienia się wszechmocy Boga. Bóg jest pokorny. Kochani, jak przyjmiemy Eucharystię, jaka to jest pokora Boga. Bóg jest miłość jest bezbronna. Zobaczcie, bierzemy Jezusa, my kapłani, to jest coś niesamowitego, prawda? Naprawdę trzeba głębokiej wiary, żeby wierzyć, że tutaj się dokonuje ten największy cud. Ktoś się nie modli, moi drodzy. Jak to nie ma życia duchowego, no to wtedy no to jest na jego, to jest symbol tylko, jakiś symbol. Prawda? To nie jest symbol. Jezus mówi, to jest moje ciało. To jest moja krew. Nie mówi, to jest symbol mojego ciała. To ja jestem z tajemnicą zbawienia mojej męki, śmierci i zmartwychwstania za Ciebie, bo Jezus umierając, umierał za każdego z nas. A więc Jezus nas wzywa do nawrócenia. Króciutko, moi kochani, bo tam blisko Manopello jest Lanciano. Cud eucharystyczny, jeden z najsłynniejszych cudów, który miał miejsce w VIII wieku. Kapłan, bazylianin, a więc z obrządku wschodniego, odprawiał mszę świętą. Miał problemy ze swoją wiarą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Jak mówią podania z tamtego okresu czasu, kiedy w momencie przeistoczenia miał wątpliwości, no ta hostia zamieniła się w takie fizycznie doświadczalne ciało, a wino fizycznie doświadczalną krew. Po soborze zaczęto kwestionować. Mówili, ale to jest nieprawda, no gdzie tam, tu słuchajcie, to jest legenda. Dlatego Ojciec Święty Paweł VI polecił naukowcom włoskim, żeby pobrali próbki z tych świętych postaci cudu eucharystycznego i żeby dokonali ekspertyzy. I co się okazuje, moi kochani? Okazuje się, że hostia to jest kompletne ludzkie serce. Zasuszone jest to kompletne ludzkie serce. Są w nim obecne wszystkie elementy, które je tworzą. Jeden z kardiologów w Polsce był niewierzący, kiedy zobaczył, kiedy przeczytał to. Opowiadał jeden z zakonników właśnie, franciszkanów, bo to są franciszkanie tam. Nawrócił się. Bez żadnych śladów cięcia. To jest niemożliwe. No jak to jest możliwe, prawda? Serce całe bez żadnych śladów cięcia. Po tylu wiekach, od 8 wieku, bez żadnych środków konserwujących się zachowało. Zasuszone jest, ale to są wszystkie elementy, które tworzą ludzkie serce. Prawda?
I krew, prawdziwa ludzka krew, grupa krwi AB, taka sama grupa krwi jak na całunie turyńskim, na płótnie, w które zostało zawinięte ciało Jezusa po śmierci. Tyle znaków. To są znaki wzywające nas do nawrócenia. Prawda? Pięć grupek skrzepnięte krwi, właśnie tutaj jest kompletne ludzkie serce. Prawda? Ponieważ jeszcze niektórzy zaczęli kwestionować, mówią, a to byli, wiadomo jak to się, to byli lekarze przekupieni przez Watykan, żeby ogłupiać ludzi. Wobec tego powołano inną komisję, prawda? Komisję wydelegowaną przez ONZ i zweryfikowali, co w 1976 roku. Pobrali próbki i wyniki ich badań potwierdziły naukowe ekspertyzy lekarzy włoskich 1971 roku. Więc tutaj nie ma teraz dyskusji, już nie ma tłumaczenia. Moi kochani, bez modlitwy, bez pogłębienia autentycznego życia wewnętrznego, duchowego, bez odrzucenia grzechu jako największej tragedii człowieka, człowiek nie doświadczy tej rzeczywistości. Trzeba podjąć trud życia wiary na co dzień. Trzeba wejść na drogę życia wiary i wtedy dopiero właśnie zaczniemy doświadczać. Zaczniemy właśnie doświadczać i otwierać się na miłość, wszechmocną miłość Jezusa, która promieniuje z Eucharystii. To jest słońce, duchowe słońce, które promieniuje. Tak, moi kochani, jeżeli z wiarą przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu. Słuchajcie, jesteśmy, po prostu my nawet nie wiem jak, chociażby się wydało, że jest pustka w głowie, że nic nie czuję. Ja poddaję się leczeniu, uzdrowieniu. Ja mam swoje serce tak, jak jest, oddać Jezusowi. Panie Jezu, uzdrawiaj, przemieniaj. Jezus będzie przemieniał. I nie szukać jakichś doznań. Jeżeli będą doznania, Bogu niech będą dzięki. Jeżeli nie będzie doznań, Bogu niech będą dzięki. Uzdrowienie się będzie dokonywało, ale trzeba przychodzić do Jezusa. Trzeba pozwolić Mu, żeby miał dostęp do mojego serca. Pozwolić Jezusowi, żeby mnie kochał. Prawda? I Ojciec Święty ostrzega nas, abyśmy nigdy nie przyjmowali Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego. Powołuje się na świętego Pawła. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywającego ten chleb i pijąc z tego kielicha. Również ja podnoszę głos, proszę, błagam, zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli 1000 razy dotykamy ciała Pana, nigdy nie będzie mogło nazywać się komunią, lecz wyrokiem, niepokojem, powiększeniem kar. To nie jest przyjęcie sobie jakiegoś symbolu. Boga przyjmujemy. Nie tylko Jezusa, ale z Jezusem przyjmujemy Boga Ojca i Trójcę Świętą. Całą Trójcę Świętą przyjmujemy. Bóg daje nam siebie cały po to, żeby nas przebóstwić, żeby nas przemienić, żeby nas uzdolnić do takiej miłości, jak On nas kocha. Żeby nas uzdolnić do tego, żeby w momencie śmierci, żeby w pełni wejść do nieba, czyli uczestniczyć w naturze Boga samego, bo tylko ta rzeczywistość nas w pełni, można powiedzieć, zaspokoi nieskończone pragnienia naszego serca. Moi kochani, na koniec króciuteńko jeszcze właśnie na temat adoracji. Ojciec Święty, wielkość człowieka, moi kochani, wynika z czego? Wynika z tego, że im bardziej człowiek jest otwarty na miłość i pozwoli się Jezusowi kształtować, Jezusowi obecnemu w Eucharystii, tym bardziej staje się pełnym człowiekiem, prawda? Kochającym. I taki był święty Jan Paweł II. Moi kochani, on adorował Jezusa godzinami. Pisał encykliki, pisał swoje przemówienia przed Najświętszym Sakramentem. Prawda? I pisze tak, pięknie zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach, przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem,
obecny w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości. Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki Niemu pociechę i wsparcie. Moi kochani, im Eucharystia, msza święta, jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie nie idzie w niedzielę na mszę świętą, to świadczy o czym? Że on po prostu no, ignoruje sobie Boga. Że męka, śmierć dla Jezusa Chrystusa jest nieistotna. Jeżeli zamiast na mszę świętą idzie sobie do kina, czy idzie ryby łowić, czy tam gdzieś do lasu sobie idzie. Słuchajcie, to jest grzechem śmiertelnym, bo to świadczy o tym, że on gardzi Bogiem, odsuwa. Bóg jest dla niego nieistotny. Moi kochani, dla nas, którzy chcemy żyć wiarą na co dzień i chcemy dojrzewać intensywnie do miłości, do nieba, słuchajcie, radzę wam z całego serca, znajdźcie codziennie czas, żeby być na Eucharystii. Zobaczycie, jak wasze życie się przemieni. To jest najlepsze lekarstwo. Najlepszy gabinet piękności człowieka, duchowej, prawda? Żadne, prawda, kosmetyki. Człowiek, który ma Boga w sercu, promieniuje pięknem Boga samego. A ten dar otrzymujemy na Eucharystii. Kończymy. Ziemia się trzęsie, strach się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja.